Zobaczmy jeszcze te listy. Windir, czy to ktoś. Czy tu ktoś inny rządzi, czy ty, bo mnie napadają ludzie. Windir, nie potrzebujesz obsługi hotelowej? Jeśli tak, to jestem w pokoju 213. Windir, mam problem, obsługa motelu strzela do ludzi. O której robi się jasno? Około 6, może 7. Koło 6. Ktoś O, cię będzie stary, obsługiwać dzięki. i to. Dzięki Znaczy wielkie. ja chciałem ten pokój, tylko nie mam teraz ani czasu, ani. Wow. Jak przypierdzieli To mógł rakietami. zarezerwować się, mogę na przykład, nie wiem, na kartce coś napisać. Tak, tak, możesz, jasne. Tutaj praktycznie mam wolny pokój, więc zaraz ci mogę dorobić, o. Karaluch płonie! Poleciał. Ja pierdolę, wszystko się pali. O nie! Całe uprawy. Czytałeś może pocztę, Windir? Tak, czytałem, czytałem. Co tu się stało? Ktoś zagrował helikopter. Nie, ona tu już tak trzeci raz lata. No bo ktoś biega w uzbrojeniu i ona napierdziela. Ona jest ten hotel. Windir, weź mi to. Ja na wieży sobie stałem. Patrzyłem, co się dzieje. I... Zostawcie mi ten. Patrzyłem sobie, jak leci ta helka i proszę, co się stało z moją wieżą. Wszystko się pali. Masakra. Ups, dobrze, że poleciał. Tam się wszystko pali, moje całe przedmioty. Oj, przestrane, a tego się nie da ugasić, bo to napalm. Wiaderkiem chyba się da. O nie, jara mi się cała wieża. Trzymaj wiadro. Kirito. Gaście pożar. Bierzcie wiadra i gaście ten pożar. Ale wodą, nie na nogach. A, chyba się nie da, bo to napalm jest. Kirito, kłamałeś! Chodźcie, on mnie atakuje! Ja bym się bardziej bał wieżyczek. On mnie zaatakował, mam teraz 30 HP. Dostałeś w oko. Jezus Maria. Nieźle. Same trupy tu padają przez te wieżyczki. No nie wiem, czy to takie dobre. Człowieku. Oddajcie mi moje rzeczy, bo szkoczę. Tu skacz. Ale ja nie mam nigdy nikogo. Nie padłem, szkoda. Ja niestety nie zebrałem żadnych rzeczy, nie wiem gdzie one są. Mówiłem, że skoczę. Zaraz się przekonasz, kolego, co z tym faktem. Sprawdzę tylko, czy na pewno mieszkasz w tamtym domu.
Tak. Okej. Dobra. No, teraz mam lepszą zabawkę. Tak trochę bez sensu go tam na dachu snajpić, bo on i tak nic nie straci. Chyba, żeby po prostu mu tam wleźć. Ha, ha, ha. No. Gościu, ogarnij się. Rozwaliłem mu śpiwór. Niestety nie mam tutaj żadnej autorki. Nie wiem, co z tym zrobić. Bo on tutaj zawsze może wrócić. Gdzieś on zabudował, ale nie wiem gdzie. 4, 4. Prawdopodobnie gdzieś tutaj. No, on tutaj pewnie ma autorkę w tym albo w tamtym miejscu. A że jest w tą stronę, to weźcie jakieś kilofy i skujemy to i tyle. Tak, to jest baza takiego Petermana, co tu wszystkich mordował. I stał tutaj na dachu, wiesz, i strzelał po prostu do wszystkich pod motelem. Panie admin, bierz się pan do roboty. No nie bardzo. Ostatni kilof. No i po kilofie. Kurde, 45 HP. Dobra, zaraz przyniosę nowe. Skończyły mi się naboje. Jeee! Szafeczka.
Aha, trzeba ją spalić chyba. Skończyły mi się naboje. 3 HP, no kurczę. O, czyń honory. Koniec amu. Został 1 HP. Desperacja. Udało się. Dobra robota. A zaraz tu przyniosę kamień i będzie po sprawie. Dziękuję, chłopaki. Świetna robota. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i do zobaczenia. Cześć.